Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś mamy święto zakochanych, 14 lutego, wszak. Święto zakochanych, święto miłości. Wobec tego, czy jest sens dziś o polityce? Moim zdaniem, nie. Ten jeden dzień wytrzymamy bez polityki na kanale. I chcę powiedzieć parę słów na temat, skoro święto zakochanych to o miłości. Nie, tam już no polityką. I ile to można wytrzymywać? Miłość jest ciekawsza, miłość jest ważniejsza. Przynajmniej w naszym indywidualnym oczywiście wymiarze. Koszula bliższa ciału. Miłość bliższa nie tylko ciału, ale i psychice ludzkiej, czy też duszy, jeżeli ktoś w taki sposób postrzega człowieka niż polityka. Ile o polityce, przepraszam bardzo, napisano wierczy, czy też piosenek, poematów, a ile o miłości? Miłość jako temat wytworów sztuki zdecydowanie króluje. Łamie pewien stereotyp, no jak to, facet o miłości jakieś opowiada, przemyślenia, refleksje. Co to ma znaczyć? Ale już złamałem ten stereotyp, mówiąc o wrażliwości, polecam obejrzeć. Te materiały, podcasty. Dziś o miłości, czyli o wrażliwości również. O wrażliwości, spotęgowanej wrażliwości na obiekt naszej miłości. Może to mało romantyczna definicja, ale moim zdaniem miłość jest bardzo powiązana z wrażliwością. Im jesteśmy bardziej wrażliwi, tym jesteśmy w stanie bardziej odczuwać, również czuć, przeżywać miłość. Miłość nas dotyka, czy jest w naszym życiu, czy jej nie ma. Brak miłości również jest ważnym doświadczeniem, doświadczeniem, które raczej nie będzie przez nas postrzegane pozytywnie. Brak miłości najczęściej jest postrzegany jako nieszczęście, nieszczęśliwe życie jako no, brak właśnie czegoś jako niespełnienie. Niepełność naszej egzystencji. Mówię tutaj zastrzegam raczej o miłości takiej romantycznej no w końcu święto zakochanych. Ale i inne rodzaje miłości są nam potrzebne do tego, żeby wzrastać w pełni naszej indywiduacji, żeby zrealizować pełni dostępnego nam potencjału człowieczeństwa. Tak uważam, więc i miłość rodzicielska jest bardzo ważna, ale. Dzień Matki, dzień Ojca to za parę miesięcy, dziś, 14 lutego, święto zakochanych, więc jak powiedziałem, o zakochaniu będzie więcej, o miłości, no takiej po prostu w związku, tak. To też chyba mało romantyczne pojęcie, prawda? Związek. Choć, kiedy w grę wchodzi miłość i ukochana osoba, to najbardziej. Najbardziej teoretycznie nieromantyczne słowa mogą urosnąć do rangi wielkich, wzniosłych poematów miłosnych. Proszę Państwa, dziś święto zakochanych. Jakże pięknym stanem jest zakochanie. Któż z nas nie był zakochany kiedyś? Niektórzy może są, niektórzy może będą. I wszystko jest w porządku, to jest naprawdę wspaniały stan, stan w jakiejś mierze szczęścia, pod warunkiem, że nasza miłość jest odwzajemniona. Miłość ma w sobie pierwiastek egoizmu, dlatego że dąży do wzajemności. I tu zaczynają się schody, dlatego że nieszczęśliwa miłość to jest coś, co z pewnością nie jest niczym, czego chcielibyśmy komuś życzyć. Zwłaszcza jeżeli mamy wobec kogoś jakieś pozytywne. Po prostu, jeżeli komuś dobrze życzymy, to nie życzymy nieszczęśliwej miłości. To jest oczywiste, ponieważ wiąże się to z cierpieniem. I tu chcę powiedzieć o miłości, o definicji miłości. Właściwie, czym jest ta miłość? Co to jest? Wszyscy o tym mówią: sprzedają się kwiatki, dzisiaj czekoladki, serduszka, prezenty i walentynki wysyłane, liściki. Czy ktoś jeszcze takie coś wysyła? Polecam. Ale czym jest ta miłość? Miłość w sensie miłości romantycznej, najczęściej po prostu damsko-męskiej. Stan zakochania czasem nam się myli z miłością. Ten wspaniały stan, o którym tu już zacząłem mówić, który jest pewnego rodzaju hajem hormonalnym. W związku z tym są głosy, które mówią, że ta miłość to jest konstrukt. To jest konstrukt, konstrukt kulturowy, oparty o, no powiedzmy, jest to forma, w którą Wzięte są określone przeżycia chemiczne, tak naprawdę. Serotonina wzrasta, dopamina wzrasta, popęd seksualny się pojawia. O, jaki to ja nie jestem zakochany! A mija trochę czasu, haj mija, okazuje się, że nasz partner, partnerka. No, patrzymy na ukochaną osobę, już nie aż tak jak wcześniej widzieliśmy ją przez różowe okulary, tylko okazuje się, że te wady, które na początku spychaliśmy gdzieś na margines, urastają do roli przeszkód, które uniemożliwiają wspólne funkcjonowanie, wspólne pożycie i co się dzieje, relacja, związek kończy się. Haj minął. I to jest niestety właśnie powierzchowne pojmowanie miłości. Według mnie, miłość jest czymś o wiele szerszym i nie należy mylić miłości tylko z namiętnością. Są ludzie, którzy niestety to robią i ich życie polega na, jak to się czasem mówi, w konserwatywnych kręgach skakaniu z kwiatka na kwiatek. Jestem tu akurat konserwatystą. I raczej monogamistą niż poligamistą, dodajmy, że w naszym społeczeństwie występuje bardziej poligamia niż monogamia, tylko że poligamia sukcesywna. Czyli no, najczęściej każdy z nas miał w życiu różne związki, a nie tylko jeden. Mimo wszystko uważam, że jeżeli już mówimy o miłości, to mówimy o pewnej trwałości. I w związku z tym, no jeżeli ktoś odczuwa co chwilę do kogoś innego stan zakochania, uważam osobiście, nie musicie się ze mną zgadzać, ale uważam to jednak za stan no w jakiejś mierze niepożądany. Zobaczmy sobie Wikipedię. Mamy tutaj Wikipedię, piękne serce walentynkowe. Jak definiuje Wikipedia miłość? Czytamy, że jest to uczucie. No właśnie, a gdzie rozum? Przepraszam bardzo. Ile razy decydowaliśmy, zamiast, zamiast rozumem, to sercem, i później no znowu do niego wraca. No po co ona do niego wraca? Albo no to już daj sobie z nią spokój, przecież nie widzisz, że to nie ma sensu. Ale idą do siebie, wracają i znowu kłótnie, i znowu się nie udało. Tak to bywa w naszym życiu. Człowiek jest istotą niedoskonałą, w związku z tym nie zawsze posługuje się racjonalnymi przesłankami. Pytanie, czy racjonalne przesłanki zawsze są przymiotem doskonałości, ale to już. Inna rozprawa filozoficzna. Miłość, uczucie, typ relacji międzyludzkich. No właśnie, relacja międzyludzka, choć też istnieje miłość własna, co zwłaszcza jeżeli ma dosyć wysoki poziom, jest dla otoczenia cokolwiek męczące. Ale dziś mówimy o miłości takiej pięknej, o relacji, o zakochaniu. Typ relacji międzyludzkich, zachowań, postaw. Często jest inspiracją dla dzieł literackich lub malarstwa. No właśnie, dlaczego? Akurat ta miłość. Biologiczne kwestie też tutaj wchodzą na pewno. Wchodzą, mają znaczenie. No przecież skąd my się wszyscy wzięliśmy? Z erytycznego, pięknego uniesienia naszych rodziców. Erotyka. Piękna dziedzina, czyż nie? Nie mylić z, no, z, z bardziej dosadnymi, powiedzmy, określeniami tej sfery życia człowieka. Tu czytamy, że stanowi ważny aspekt psychologii, filozofii również i religii. Miłość do Boga, miłość Boga do nas to też jest przecież no, w chrześcijaństwie miłosierdzie oprócz sprawiedliwości to jest podstawa. Jedna z podstaw teologicznych, takich pryncypiów całej tej religii miłość bliźniego nie postrzegana jakoś romantycznie, ale tak, nawet coś wyżej. Tak, bo miłość romantyczna, jednak twierdzę, ma w sobie pewną dawkę egoizmu. Pytanie no bo chcemy tej wzajemności, skonsumowania tej naszej miłości, tego naszego stanu zakochania. A być może taką prawdziwą miłością jest miłość altruistyczna, która skupia się wyłącznie na obiekcie naszej miłości, na przedmiocie, tak, w, sensie, w sensie takim ogólnym, ontologicznym naszej miłości, a nie na podmiocie, nie na nas, którzy kochamy. Czy taką miłość jesteśmy w stanie odczuwać? Myślę, że jednak rzadko. Że taka miłość prawdziwie altruistyczna zdarza się oczywiście, ale, ale chyba jednak rzadko. Miłość, mimo wszystko, jak powiedziałem, wymaga pewnej dozy wzajemności. Inaczej, jak nie widzimy tej wzajemności, to pojawiają się różne problemy z nami, często zazdrość. Oj, zazdrość potrafi zrujnować nie jeden związek, zwłaszcza kiedy jest przesadna. We wszystkim jest potrzebna równowaga, również w miłości, być może. Stawiam taką tezę. Proszę Państwa, o miłości na Wikipedii można trochę przeczytać, między innymi jest dosyć szeroko opisana teoria konstruktywi konstruktywistyczna czyli, tak jak powiedziałem na początku, że miłość jest pewnym konstruktem kulturowym można dopowiedzieć, wykorzy wykorzystującym biologiczne, jakieś własności człowieka. To, że jednak mamy popęd seksualny i przecież, jak mówimy o zakochaniu, to, to nie możemy nie powiedzieć o seksie, o skonsumowaniu, mówiąc tak trochę bardziej elegancko tego stanu zakochania. Nie tylko skonsumowaniu, ale konsumowaniu i tak cały czas, aż wygaśnie. Poziom namiętności, który był do tej pory na początku. I właśnie i co wtedy? Tu na Wikipedii już parę lat temu przeczytałem, interesując się tym pojęciem, przeczytałem o teorii miłości Sternberga. Według Roberta Sternberga, miłość można opisać przy pomocy trzech zasadniczych składników, i już mamy tutaj jakieś ciekawe. Rozróżnienie. Są to czy, częściami miłości. Są pasja, namiętność, po prostu namiętność, intymność, czyli bliskość i decyzja, zobowiązanie lub też zaangażowanie. No to wtedy, kiedy wchodzimy w związek małżeński, to jest decyzja, zobowiązanie, ale ono musi się, to zobowiązanie musi, Łączyć się z zaangażowaniem. Dobrego związku, no bo jak mówimy o miłości, to trzeba o związkach trochę powiedzieć, o relacjach. Dobrej relacji bez zaangażowania nie będzie. Na początku to zaangażowanie jest samo z siebie, z tej właśnie namiętności, która to namiętność jest niesłychanym motorem napędzającym. Już nie chcę mówić za dużo o konsumowaniu, bo zaraz powiecie, że głodnemu chleb na myśli, ale no, któż z nas nie lubi chlebka sobie podjeść? Każdy z nas ma określone potrzeby i to nie ma absolutnie nic w tym złego. Wręcz jest to piękna część naszego życia. Dobry związek to dobry seks. Bez wątpienia. ale nie tylko, Ale nie tylko. Nie można tylko sprowadzać, nie można sprowadzać relacji wyłącznie do seksu, do tej podstawy materialnej, tak jak nie można życia całego funkcjonowania w społeczeństwie na przykład wyłącznie do sfery materialnej sprowadzać. Mówię to jako materialista, więc tu taki trochę paradoks. Czyli na przykład nie możemy całego życia sprowadzać do pieniędzy. Ale jednocześnie, no, bez pieniędzy to trudno żyć. I podobnie jest w związku. Związek to nie jest tylko seks, ale bez dobrego seksu, bez dobrego, dobrej intymności, powiedzmy, Mówiąc tak bardziej, właśnie elegancko, nie będzie dobrej takiej pełnej relacji. Pojawią się jakieś problemy, jakieś frustracje, i zasadniczo taki związek, myślę, że prędzej czy później, zwłaszcza w dzisiejszych warunkach, kiedy nie ma kulturowych przeciwwskazań, może się po prostu rozpaść. Z drugiej strony, jak jest tylko seks. I to nieraz wspaniały, ostry, namiętny, coś pięknego, ale nie ma połączenia poza tą cielesnością, różnice zdań, różnica światopoglądów. To wtedy wtedy taki związek też nie ma wielkiej przyszłości. Oczywiście są uwarunkowania, które takie zewnętrzne, które związek cementują, jak dzieci, czy nawet w dzisiejszych czasach bardziej wspólny kredyt hipoteczny. Ale to pokazuje, jak du dużo tutaj jest płaszczyzn, o których można by powiedzieć. Ale wracając do tej teorii miłości Sternberga, mamy intymność, namiętność i zaangażowanie. Najwięcej namiętności jest na początku. Tak jak powiedziałem, na początku jest więcej namiętności niż intymności, czyli w rozumieniu. Nie jako zbliżeń seksualnych, ale po prostu takiej bliskości i znania siebie na wylot. I tak to jest w życiu, że kiedy do siebie się zbliżamy, kiedy się do siebie przyzwyczajamy, wiemy o sobie coraz więcej, i jest to takie przyzwyczajenie do bodźców, to namiętność spada, jest to nieuniknione. I nie ma w tym nic złego absolutnie. Ale trzeba z tym sobie poradzić, bo nie każdy jest do tego przygotowany. Najczęściej, niestety, uczymy się na różnych błędach naszych, no i w którymś tam kolejnym związku wiemy, że spadek namiętności, jakieś takie przyzwyczajenie do siebie, to nie musi oznaczać, że już wszystko się sypie. Albo że no, nie jesteśmy kochani, albo że przestajemy kochać. Nie, to nie o to chodzi, bo miłość jest, Moim zdaniem, czymś szerszym właśnie ta teoria jest mi bliska w jakiejś mierze. Mogę ją zinternalizować, przyjąć, czyli że miłość to jest z jednej strony namiętność, później intymność i zaangażowanie. Bez zaangażowania no nie będzie nic w życiu ogólnie, ale również w związku, również w miłości, więc tutaj Mamy bardzo ciekawe rozwinięcie tego. Już nie będę wchodził w szczegóły, zostawi link w opisie. Można sobie wejść, przeczytać. No skoro dzisiaj Walentynki, to, to można poświęcić trochę czasu na to. Choć no, z miłością, to no wiecie, jest no. i ogólnie, no, między innymi, z seksem, z tymi sprawami relacji damsko-męskich, że lepsza jest praktyka niż teoria. Więc 15 można sobie poczytać. Tak sobie oczywiście tutaj żartuję. I, no cóż, życzę każdemu, żeby znalazł spełnienie w miłości. Według mnie, miłość to mogą być te trzy składniki, ale ja bym powiedział, że miłość to jest przede wszystkim silne przywiązanie. Do siebie, oprócz tego, co na początku powiedziałem, czyli spotęgowana wrażliwość na daną osobę, ale to jest po prostu silne przywiązanie, że no nie wyobrażamy sobie życia bez kogoś. Chcemy i to też jest w jakiejś mierze egoistyczne. Chcemy szczęścia danej osoby, partnerki, partnera, ale. To my chcemy zapewnić to szczęście. A nie żeby ktoś inny, żeby tam Jacek spod dwunastki przychodził i zapewnił szczęście naszej małżonce. No to nikt tego oczywiście raczej nie zaakceptuje. No, poza jakimiś absolutnymi wyjątkami, ale to wiecie, we współczesnym świecie liberalnym jest sporo różnych perwersji. Nie o nich tu jednak mówię. No tak, tutaj sobie generalizuję ogólnie. Więc, ale przede wszystkim przywiązanie, które jest ponad popęd seksualny, które jest związane z bliskością i z zaangażowaniem, tak, ale tworzy coś ponad to, taka synteza tych trzech, tych trzech wektorów, tych trzech płaszczyzn. Miłość jest dla mnie przywiązaniem wzajemnym, oczywiście. Miłość no, jest relacją. Czy nie jest relacją, jest uczuciem, ale jest podstawą relacji w związku i, i dlatego tutaj to sprzężenie zwrotne musi funkcjonować, które zachodzi, kiedy po prostu jesteśmy dopasowani pod względem, oczywiście fizycznym. Musi być jakiś pociąg wzajemny do siebie, ale także, no nie powiem, duchowym. Bo byłoby to sprzeczne z moim poglądem, a jeżeli tak powiem, to proszę poczytujcie to jako pewien skrót myślowy, ale ta, takim psychicznym nawet, ponad też materialnym. Po prostu musimy się dobrze dogadywać. No. To nie chodzi też o to, żeby już całe życie absolutnie spędzić tylko w jednym pokoju, w jednej łazience, w jednym łóżku, bo o miłość trzeba dbać, pielęgnować też w taki sposób, że. Czasem trzeba od siebie odpocząć, ale nie tak jak jeden z posłów, który odpoczywa od swojej kobiety u koleżanki i nie chce wrócić na noc do domu, bo nie chce mu się taksówki zamówić. Oczywiście nie w taki sposób. Relacja, związek, miłość, właśnie to też szacunek dla tego, że każdy może chcieć mieć swoją przestrzeń. Swoją tylko taką indywidualną, no zwłaszcza jeżeli ktoś jest introwertykiem, to myślę, że to rozumiem. Ale proszę Państwa, ja uważam, że dużo mówimy o miłości. No przecież, tak jak tutaj mówiłem na początku, jak wiemy, to jest oczywiste, ile piosenek wspaniałych o zakochaniu, o tym właśnie haju, który odczuwamy, a mało się mówi o przyjaźni. Ja uważam, że prawdziwej miłości coś takiego istnieje. Nie uważam, że miłość to jest tylko właśnie konstrukt społeczny, który jest oparty o pewne biologiczne przeżycia. A jeżeli nawet tak jest, to ja tego nie chcę wiedzieć. Ja wolę żyć w iluzji w takim razie, że jest to coś ponad wszystkim, tak mówiąc trochę górnolotnie i poetycko, ale przede wszystkim miłość jest przewiązaniem. Według mnie, ale też miłość musi być oparta na przyjaźni. No nie chodzi mi tu o jakiś friendzone, ale o przyjaźń w związku. O to, że właśnie musimy być dopasowani do siebie. I co to znaczy: dopasowani? No, można mówić na ten temat wiele, ale w zasadzie dzisiaj miało być o miłości, a nie o przyjaźni. Choć zwracam uwagę na to, że przyjaźń jest niedoceniona. Za dużo mówimy o miłości, mając na uwadze często ten haj, po prostu, od którego można się uzależnić, tak jak od różnych stymulantów. To jest pewnego rodzaju taki naturalny stymulant. Są ludzie przecież, którzy są uzależnieni, seksocholicy, czy ludzie, którzy nie są w stanie stworzyć jakiegoś długotrwałego związku. Owszem, może teraz powiecie, że no liberalizm przecież i jak ktoś chce na jeden dzień, to niech sobie tak żyje. Mimo wszystko tu ja jestem konserwatystą. Powtarzam to i uważam, że dla człowieka bardziej konstruktywna jest dłuższa relacja. Tak uważam. Możecie mnie zlinczować, ale tak uważam i nie wyzbędę się tego tego poglądu. Proszę Państwa, tutaj jeszcze pokażę ten symbol, który bardzo mi się podoba. Pamiętam, że jak miałem okres swój prawicowy, skrajnie prawicowy, to nasłuchałem się różnych wykładów, że to jest niedobry symbol, bo to nie jest nasza zachodnia kultura, tylko krzyż ma być, a nie jakieś tutaj yin i yang. Yang i yin. Z ulgą, z ulgą naprawdę teraz podchodzę do tej rzeczywistości i uważam, że. Jak już mam kanały kognitywne oczyszczone ze skrajnej prawicowości, to po prostu mogę czerpać z rzeczywistości to co jest w niej wartościowe, a nie tylko to co pasuje do mojej ideologii. I dzisiaj patrzyłem się na ten symbol yin i yang w kontekście takiej refleksji na temat miłości i pewnego dopełnienia, bo oczywiście ktoś powie, że Ktoś powie, jeżeli ja powiem, że. bo też chciałbym skierować trochę do na przykład młodych mężczyzn, młodych chłopaków, którzy poszukują miłości, poszukują związku, te słowa. I na pewno mają z tym problem najczęściej, że są samotni, mimo że dzisiaj jest, jakby to powiedzieć, dużo bodźców, które mogą nam tę samotność jakoś. Sprawić, że ona nie będzie aż tak dotkliwa, ale nie oszukujmy się. Większość z nas raczej tej miłości potrzebuje, tego związku, zdrowej relacji. Zresztą, w takiej pełnej, zdrowej relacji można przecież po prostu bardzo się rozwinąć i jest to, potrafi to być na pewno konstruktywne. Są oczywiście toksyczne związki, no i z takich to trzeba się ewakuować, ale żeby to było takie proste. Niezbadane są wyroki czasem miłosnego przywiązania. Tak to bywa. Ale tu chciałbym podzielić się takim, jakby, nie wiem, czy życzeniem, bo ja życzę każdemu dobrze w takim sensie, ale czy może pewną poradą, żeby właśnie po pierwsze, i dlaczego tutaj jest in yang, to zaraz powiem, dlatego że uważam, że w związku, mimo wszystko, te pierwiastki męskości, czyli yang i żeńskości, kobiecości, czyli yin, funkcjonują. Że to nie jest tak, że dzisiaj już mamy postęp i zasadniczo to wszystko jest porówno, płeć to jest wyłącznie konstrukt kulturowy. Uważam, że, że nie tylko, że jest to również kwestia psychiczno-biologiczna, jeżeli tak tutaj dzielimy, powiedzmy, taką antropologię stosujemy, i że, jakby to powiedzieć, chciałbym powiedzieć młodym mężczyznom, właśnie, którzy nie mają kobiety, że no, to może zabrzmi trochę redpilowo, ale ja absolutnie nie jestem zwolennikiem redpila. Zresztą tutaj, tak, nadmienie taka była. Rozmowa pomiędzy Warszawskim Romanem, który jest człowiekiem redpilowym tutaj u nas w kraju, a jego gościem, nie pomnę już teraz nazwiska, właśnie Warszawski, który taką teorię promuje, że miłość to są po prostu takie jakieś chemiczne oddziaływania i tyle. Jego gość na to odpowiedział, że nie próbujmy interpretować Szekspira analizując skład chemiczny atramentu. To taka dygresja. Bardzo mi się to spodobało. W każdym razie, żeby nie ulegać frustracji i nie popadać w takie redpilowe, różne różne, jakby to powiedzieć, ideologie, czy właściwie ideologię tę redpilową, która też może nas oczywiście zmobilizować do tego, bym i do tego bym wszystkich namawiał, żeby się po prostu rozwijać, żeby prowadzić swoją ekspansję życiową, ale żeby też nie popadać w narcyzm i też żeby nie obwiniać kobiet za to, że, że akurat jesteśmy w takim momencie życia, że nas nam doskwiera niestety samotność. Trzeba się wziąć w garść i tutaj odnaleźć w sobie ten pierwiastek yang, który jeżeli jest go dużo, to no tak się teraz zastanawiam, czy to po prostu nie chodzi na naszą modłę o testosteron, ale to myślę, że to nie jest tak jeden do jednego przekładalne. Dlatego proszę poczytywać tę uwagę jako żart. Ale ten, tego pierwiastka, jak w sobie trzeba trochę znaleźć, uważam, i trochę tak do przodu pójść. Życiowo pewna, zdrowo pojęta agresja jest u mężczyzny. Jednak mile widziana, ale absolutnie proszę tego nie mylić z jakąś agresją w związku, wobec właśnie partnerki, wobec żony, wobec dziewczyny. Nie, 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 absolutnie nie. Taka życiowa agresja w dobrym tego słowa rozumieniu. Zdecydowanie. Właśnie no, aktywność, dążność do czynu, a nie tylko użalania się nad sobą to, to są moje takie boomerskie rady. A kobietom, nie chcę nic doradzać, dlatego że nie jestem kobietą i może by to rzeczywiście dziwnie trochę wyglądało, chociaż nie, jedną rzecz mógłbym doradzić. Uważajcie na narcyzów, bo z kolei tak jest, że jednak młode kobiety nie mają problemu ze znalezieniem partnera, jeżeli chcą najczęściej, bo jest sporo różnych tutaj opcji, faceci się zgłaszają, Skąd inąd często ten materiał ludzki facetów to pozostawia wiele do życzenia. Przepraszam mężczyzn, ale musiałem to powiedzieć. Myślę, że kobiety tutaj się zgodzą. Przede wszystkim ja bym chciał też ostrzec i, i, i facetów i czy chłopaków i kobiety przed narcyzmem u partnera i u siebie, zwłaszcza, ale tak jak obserwuję społeczeństwo, to myślę, że Mimo wszystko, częściej się kobiety nabierają na różne narcystyczne zagrywki swojego partnera, który się przedstawia tak i inaczej, a później się okazuje, o, że tutaj miłość tak jest potrzebna, ale miłość własna. Przede wszystkim, i tu się tyczy wszelkiego rodzaju związków, pamiętajmy, że związek to, to musi być sprzężenie zwrotne. Nie dajcie się tłamsić, nie dajcie się. Manipulować sobą przede wszystkim, i związek nie może być, jak to czasem niestety bywa, narzędziem do narzędziem do podwyższania sobie poczucia wartości kosztem tej drugiej osoby w związku. Takie sytuacje niestety się zdarzają i to są sytuacje patologiczne. I tu cóż, no, tego kwiatu jest pół światu, Więc. Nie należy tkwić też w relacji, która jest w jakiejś mierze toksyczna, bo. Szkoda życia, szkoda życia. Dziś wiemy, że związek, relacja to mimo pewnych różnic no, takich, że tutaj mówię jankno. jak jedziemy z dziewczyną na wycieczkę rowerową to dobrze jednak, żeby facet wiedział, gdzie prowadzić. Tak uważam. Przepraszam, jestem konserwatystą. Oczywiście bywa różnie, bywają od, odmienności od tego stereotypu, ale w każdym stereotypie jest trochę, może nie w każdym, no ale w tym akurat jest, są jakieś podstawy. Ja uważam, że odnalezienie w sobie takiej siły, do decydowania, do, do podejmowania też takiego wysiłku, bo podejmowanie określonych decyzji też się wiąże z wysiłkiem takim życiowym, który często mężczyzna. Na siebie bierze. No ja nie jestem właśnie zwolennikiem tego, żeby, tak jak teraz się mówi, że koniecznie pół na pół trzeba płacić, jak idziemy do restauracji. Dla mnie to zawsze było i jest fajne, że mogę zaprosić kobietę do restauracji i ją nakarmić <grym> w jakiejś mierze, bo to do tego się sprowadza. Czyli po prostu zapłacić za obiad i sprawić, że ona będzie zadowolona. Zawsze mnie to zadowalało i cieszyłem się, że. Stać mnie na to. Także mogę moją kobietę zaprosić na na jakiś dobry obiadek, ale też nie trzeba zawsze przesadzać z cenami i zwykłymi restauracjami. Czasem można przecież spędzić w domowym zaciszu i sobie wzajemnie coś ugotować, to też jest fajne, ale takie atawistyczne trochę. Wiecie, ja jestem ten facet, który przynosi przynosi mamuta do, do jaskini. Oczywiście Mówię o swoich takich impresjach, bo dziś mamy czasy liberalne i różnie to bywa. Kultura czasem zwycięża z naturą. Tym niemniej nie, nie ignorowałbym całkowicie naszych takich trochę atawistycznych, biologicznych tendencji, które w nas funkcjonują. Na to oczywiście ta kultura się nakłada. Uważam, że człowiek jest w jakiejś mierze sumą kultury i natury. To, co się liczy, to poziom tego, czego jest w nas więcej. No i tyle, słuchajcie. Chciałem Wam przekazać. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście i życzę Wam dobrych walentynek. Przede wszystkim miłości w życiu, takiej szczerej, prawdziwej miłości. Też po prostu, żeby ta miłość była, i jeżeli jej nie ma, to może czasem faktycznie trzeba nad. Z sobą trochę popracować, i wtedy ona się pojawi. Bez czynu, bez aktywności. To mówiąc tutaj po prawdzie niewiele nas spotka. I no i to tyle. To tyle chciałbym powiedzieć. Moim tutaj bumerskim okiem. Te sprawy tak wyglądają. Trzymajcie się, i przede wszystkim jeszcze raz tu chciałbym powiedzieć nie dajcie się tłamsić, nie dajcie się tłamsić bo ze związku muszą być zadowolone dwie osoby, nie rodzina też, teściowa i tak dalej, to są konwenanse, to czy wy się dogadujecie w waszym związku czy się kochacie i to nie chodzi właśnie tylko o miłość fizyczną, która też oczywiście musi być ale przynajmniej no w pierwszych 50 latach małżeństwa jak sobie oczywiście tutaj żartuję ale Miłość to jest przywiązanie, poszanowanie drugiej osoby, partnerstwo i tyle. Do zobaczenia w następnych programach już pewnie o tematach politycznych. Miłych walentynek!